Zobaczcie, gdzie ja jestem. Sprawa wygląda tak, że u nas zmiany w domu, przeogromne zmiany. Słuchajcie, wygoniłam łóżko na dół, bo stwierdziłam, że my i tak tylko śpimy na tym łóżku. Nie no, potrzebowaliśmy miejsca do pracy. Po prostu zrobiliśmy z sypialni tylko i wyłącznie biuro, pracownię, więc mamy przestrzeń do pracy. Łóżko poszło na dół, jako salon to będzie taki cozy, family friendly, room. No, a na górze jest biuro, pracownia. I chodzi o to, że w garderobie nam się i tak już nazbierało tych wszystkich ubrań, puszewek, kocy, wszystkiego, że po prostu nie mamy gdzie tego upchać. I właśnie też z tej przyczyny to łóżko stamtąd wygoniłam, bo bardzo duży bałagan nam się robił, bo tam, gdzie pracujesz i śpisz, to się tak trochę gryzie i robi się po prostu bajzel na kółkach. I my taki bajzel na kółkach mieliśmy, że po prostu z tej garderoby ciuchy wychodziły, już się rozprzestrzeniały na cały dom. Nie mówiąc już o zabawkach, jakie nam tam dzieci zawsze przytargały i nie wyniosły oczywiście ze sobą, więc był jeden wielki miszmasz. No i teraz jest okazja, żeby te wszystkie ciuchy posegregować, bo już od 2-3 dni walczę z tym. No i stwierdziłam, że trzeba pudełek. Pudełek trzeba, bo trzeba to gdzieś wszystko pochować, bo są takie rzeczy, w których rzadziej się chodzi. I one nie muszą być w tych półkach takich ogólnodostępnych, tylko na przykład mogą być gdzieś wyżej i można sobie po to sięgać raz na jakiś czas. Nic się nikomu nie stanie, jak sięgnie, a przynajmniej porządek będzie. No, stwierdziłam, że tutaj znajdę najwięcej opcji i to wiecie. IKEA to jest, są różne półki cenowe, to są różne możliwości. Stwierdziłam, że po prostu pojadę. Wiecie co? Chcę wejść wyjściem. Chcę wejść wyjściem, bo witają nas. Chyba otwierają dopiero sklep, bo tu ludzie stoją. No, jestem głodna, nic nie jadłam, więc idę wyjściem. Najpierw sobie kupię hot doga. No, dobra, kończę na razie, bo wchodzę do środka. Dobra, ja się spytałam pana, czy mogę najpierw zjeść. Powiedział, że nie ma problemu. Dobra, to idę sobie kupić jakiegoś hot doga wegańskiego albo coś i później idę dopiero na zakupy. A kawę mam w ogóle przy sobie, to kawy nawet nie kupuję, bo mam kawę w termosie. No i w sumie tyle. Dobra, pani poprosiła mnie, żebym jej dała 15 minut. No to sobie tu pooglądam w tym sklepiku i IKEA, co tu mają. Nie wiem, co to jest chyba do jakiegoś... No tak, zmiksowane te przyprawy. Do tam jakieś herbatki, kawki, kakaoka czy czegoś. No. Dobra, ja się wyłączam, bo to nie ma sensu. Wy wiecie, jak IKEA wygląda, no IKEA wam nie będę jakoś szczególnie pokazywać. Chyba, że coś naprawdę ciekawego znajdę. Ale wyglądam, jak wyszłam z domu, tak? Bo to była bardzo szybka decyzja, bo to było tak, że Krzysiek się obudził z bolącą głową. Mówię, a może byś zaprowadziła dzieciaki? A ja mówię, ale chciałam, żebyśmy pojechali do IKEA. A on mówi, głowa mnie boli. I'm talking! No, with myself. It's a vlogging. Nie, pani się trochę zdziwiła, co robię. A ja gadam do telefonu. No. Dobra. Kończę. Idę pani powiedzieć, że gadam do telefonu, bo vloguję. Nie powiem. Nie wiem dlaczego, ale zapytałam pani, to znaczy w ogóle jej wytłumaczyłam, o co chodzi z tym moim gadaniem do telefonu, bo ją tak zostawiłam trochę bez odpowiedzi, bo tam później uciekła. I powiedziałam, że czekam na jedzenie, to przy okazji sobie vloguję i robię wideo, nie? No, ale zapytałam się, czy będzie teraz... Ona coś mówiła właśnie o hot dogach, a ja się pytam, czy będą wegańskie hot dogi, nie? Ona mówi, że niestety nie. A ja się pytam, a te tutaj, te cieciorkowe stripsy? Ona mówi, że też ich nie ma, że dzisiaj są tylko te mięsne opcje. No,
Nie wiem, czy chodziło jej o to, że po prostu jeszcze nie ma przygotowanych, bo ja im zrozumiałam, że dzisiaj tylko mięso, nie? Mięsne opcje, ale cały dzień? Nie wiem, może. No to nic, no to idę głodna. To idę głodna do Ikei. Ale dobra, to czekam się jedzenia. Zapomniałam, że na górze jest restauracja, tak w ogóle. Dobra, wziąłam. Kulki wegańskie, groszek, fryty z keczupem i kabusia. Dobra, zakupy w IKEA zrobione. Mam bardzo ciężką torbę IKEA-owską. I idę sobie przez Metro Center, byłam jeszcze w Aździe po chleb. Wiecie co, ja to jestem jednak wieśniak, ja jeszcze mało w życiu widziałam. Jak ja weszłam do tej Azdy, tam jest wszystko. Ta Azda to jest jedno osobne centrum handlowe, które znajduje się w centrum handlowym. Na przykład ta Azda zrobiła na mnie większe wrażenie niż Metro Center, jak tu byłam pierwszy raz. No, a co do Metro Center, to właśnie teraz sobie idę przez Metro Center na autobus, bo to jest tak duże centrum handlowe, chyba drugie co do wielkości, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Więc jest duże. I chyba jedno z największych w Europie, ale to ja nie chcę was kłamać, bo mamy kolegę, który nam kiedyś powiedział, że to jest największe w ogóle w Europie. Ale nie, nie. Czekajcie, muszę zobaczyć, którędy do Buses. Dobra, już wiem. Tędy. Okej. Okay. No. I po prostu nie chciało mi się iść chodnikiem gdzieś tam na zewnątrz, tylko sobie tak przez Metro Center przeszłam. W sumie po drodze nic nie chciało mi się oglądać. Też już po dzieci trzeba jechać do szkoły. Krzysiek jest w domu. I już jest taki czas. Zobaczymy się pod szkołą i Krzysiek przejmie mi to. Bo Krzysiek też pójdzie po dzieciaki do szkoły. Ja pójdę po dzieciaki do szkoły. No i jak już się zobaczymy pod szkołą, no to mi weźmie te ciężkie torby. To jest naprawdę ciężkie, już czuję, ja się spociłam. No i nie pokazałam wam Metro Center, tylko cały czas swoją gębę pokazuję. Gębę. Ach, muszę się pilnować. Buziczkę. Ale to wam pokażę. Zobaczcie, to jest cały czas metro handlowe. To jest cały czas centrum handlowe, to jest Metro Center i ma swój własny dworzec autobusowy. A tutaj mamy, w tamtą stronę idzie się na metro. Dzisiaj jestem naprzeciwko Morrisona. Tak naprawdę to już dzień prawie że minął. Jestem dzisiaj tak śpiąca. Chłopaki za mną dzisiaj przyjechali. Autobusy strajkują znowu. No i stwierdziłam, że jak i tak muszę jechać Uberem dzisiaj rano, no bo na 6 bym nie dojechała tym autobusem Arriva, bo Arriva to w ogóle chyba pierwszy po 7 jakoś jechał. Zresztą to było tak, że byłabym w Newcastle dopiero po 8, a na 8 miałam być tutaj, więc to za duże spóźnienie by było, bo bym była tutaj maksymalnie tak na 9 bym była, ale jednak stoisko musi być na tą 9 wystawione, nie? No to stwierdziłam, że skoro i tak muszę płacić za tego Ubera, no to wezmę chłopaków, zobaczą gdzie pracuję. Przy okazji chodzę sobie tutaj nad jeziorko, bo tu niedaleko jest takie fajne jeziorko. Spać mi się chce, no to tak mi się chce spać. A moje stoisko dzisiaj nazywa się Hotspot, ponieważ tak jak mówiłam, jestem naprzeciwko Morrisona. Tak mi Julie zaproponowała w mailu ostatnio. Mówię, dobra, biorę, nie? No, dobra. To tyle w sumie na tą chwilę.